Cześć, nazywam się Karol Mazurewski, to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które nie zawierają w sobie tych oto słów, bo to są tematy, które omijamy. Zaczynamy. Nadszedł w końcu ten moment. Despacito nie jest już najpopularniejszym utworem na YouTubie. Przebój Fonziego obejrzano do tej pory 7 miliardów 43 miliony razy, a nowy król YouTuba został odtworzony 7 miliardów 73 miliony razy, czyli około 1,5 razy więcej. Trochę to przeciągam, budując napięcie, ale oto przed wami nowy król YouTuba. Baby shark doo-doo-doo-doo-doo, baby shark doo-doo-doo-doo-doo, baby shark doo-doo-doo-doo-doo, mommy shark doo-doo-doo-doo-doo, mommy shark doo-doo-doo-doo-doo, mommy shark doo-doo-doo-doo-doo, mommy shark daddy shark. Fajne? Nie dla wszystkich. Do sądu w Oklahomie wpłynął akt oskarżenia wobec trzech byłych strażników więziennych, którzy skuli swoich więźniów i kazali słuchać tego przez 2 godziny. Stracili pracę, a teraz odpowiedzą przed sądem na zarzut stosowania tortur. Wielkimi krokami zbliża się Marsz Niepodległości, organizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. I ten gang Olsena ma w tym roku wyjątkowo pod górkę. Po pierwsze, kiedy podczas konferencji prasowej zaprezentowano plakat, był na nim napis w hołdzie Andrzejowi Pytyńskiemu. Ale zrobili literówkę i w imieniu, i w nazwisku, i plakat trzeba było poprawiać. Po drugie, mają kłopot z patronami. Promowali marsz cytatem Marii Konopnickiej. Do momentu, kiedy okazało się, że poetka zostawiła męża, związała się na 20 lat z Marią Dulębianką, prekursorką feminizmu, która, uwaga, walczyła o prawa kobiet. Plus poetka, Maria Konopnicka, o księżach mówiła: zgnilizna sama te klechy. Czyli mówiąc wprost, stowarzyszenie chciało na patrona osobę, która jest dosłownie definicją strajku kobiet i LGBT. Kiedy się o tym dowiedzieli, zdjęli cytat Marii Konopnickiej z Facebooka i ustalili, że już nigdy nie będą o tym rozmawiać. Po trzecie, kolejny cytat poleciał z Adama Mickiewicza. I to miał być bezpieczny trop, bo bez wątpienia Adam Mickiewicz był patriotą, ale nikt chłopakom ze stowarzyszenia nie powiedział, że Adam Mickiewicz był także socjalistą. Za życia promował socjalizm, a ponieważ socjalizm jest równie wielkim złem jak LGBT czy zakaz stadionowy, to chłopaki zawiedli się także na wieszczu. Po czwarte, postawili na Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Nie wiedząc, że był on socjalistą z żydowskiej rodziny, a na studiach brał udział w ustawkach, gdzie tłukł się z, uwaga, narodowcami. Po piąte, deser. Narodowcy i ich stowarzyszenie oszacowali koszty całego przedsięwzięcia na 350 tysięcy złotych i zrobili zrzutkę. W tym momencie, czyli w piątek po południu, kiedy to nagrywam, mają zebrane 8% kwoty. Więc uruchomili na swojej stronie sklep, w którym można kupić książki, koszulki, flagi. Ale stwierdzili, że nie będą płacić podatków od zysku ze sprzedaży i obeszli to tak, że kupując książkę, nie kupujesz książki, a wpłacasz darowiznę, a jako prezent dostajesz książkę. Bo przecież jak kochasz swój kraj, to przecież nie musisz płacić podatków. I zbierając to wszystko do kupy organizacyjnie, czuć tam rękę Sasina. On oczywiście powie, że nie, bo mam pracę w ministerstwie, ale może hobbystycznie, weekendami. A teraz news nadesłany przez Krzysztofa. Pociąg metra uratowany przez wieloryba. Brzmi jak taka sugestia na impro rzucona, żeby zbudować wokół tego scenkę, ale już tłumaczę, o co chodzi. Wszystko wydarzyło się trochę po północy. Pociąg metra przejechał ostatni przystanek stacji The Akers i rozpędzony przebił się przez bariery bezpieczeństwa oddzielające torowisko od 10-metrowej przepaści. Kozioł oporowy wyleciał kilkadziesiąt metrów dalej, a pociąg zamiast runąć w dół z estakady zatrzymał się na ogonie rzeźby wieloryba, udowadniając, jak ważna w życiu człowieka jest sztuka. I może za długo na to patrzyłem, ale trochę to wygląda jak taka część trylogii rzeźbiarskiej, tego typa, który zaprojektował schody i papieża, który z tym ogromnym kamieniem szuka gigantycznej drogi. Być może słyszeliście o chłopaku, który nazywa się Bridger Walker, który kilka miesięcy temu, 6-latek, swoim własnym ciałem ochronił swoją 4-letnią siostrę przed atakiem psa. Przypłacił to 90 szwami na twarzy. Na pytanie, dlaczego to zrobił, odpowiedział: pomyślałem, że jeśli ktokolwiek miałby umrzeć, to powinno trafić na mnie. I teraz WBC, jedna z największych światowych federacji bokserskich, przyznała mu pas mistrza świata, dzięki czemu młody będzie odnotowany wśród innych mistrzów tej federacji, takich jak Muhammad Ali czy Joe Frazier. Według źródeł, którym nie mogę ufać, od momentu opublikowania tej informacji zanotowano wzmożoną aktywność Marcina Neymana, który był widziany kilka razy pod Jasną Górą, kiedy zaczepiał ludzi wychodzących na spacery ze swoimi jamnikami, prowokując je do ataku. Psy zachowały zimną krew, z wyjątkiem jednego, który podjął ryzyko próby kopulacji z nogą boksera, jak się później okazało, za obopólną zgodą. Wybory w Stanach odbyły się 3 listopada, w tym momencie jest 6 listopada, ciągle nie ma wyników i pewnie nie będzie ich bardzo długo, bo jeżeli Trump przegra, będzie domagał się przeliczenia jeszcze raz głosów. Bardzo prawdopodobne jest, że wcześniej wyjdzie cyberpunk, niż poznamy nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pierwszy raz w wyborach głosował Kanye West, który powiedział, że zagłosuje na jedyną osobę, której ufa.
i oddał głos na siebie, dopisując się do karty do głosowania, co w Stanach jest możliwe i legalne. Co ciekawe, 2 lata temu, podczas wyborów w Egipcie, wyborcy dopisywali na kartach Mohameda Salaha, fantastycznego piłkarza, który, nie biorąc udziału w wyborach, zajął 2. miejsce. U nas ze sportowców to co? Hajto mógłby wystartować i w ramach zbierania głosów i przekonywania ludzi do siebie mógłby przeprowadzać staruszki na pasach? No i w sumie Najman te psy wyprowadzać. Pamiętacie tę piosenkę? Znany również jako ściancze srebrno grzbiety, myszo jeleń. Zagrożony wyginięciem myszo jeleń. Najmniejszy przeżuwacz świata, myszo jeleń. Mama, 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 małe nóżki, a do tego duży tułów. Ma kopytka i twarz jak gryzoń, myszo jeleń. No to dobra wiadomość jest taka, że myszo jeleń pojawił się w warszawskim zoo. Kan, czyli jawański, waży zaledwie 2 kg i do warszawskiego zoo trafił prosto z Brna w Szwajcarii. I niech Bóg ma w opiece pracownika zoo, który będzie się nim opiekował, a który nie lubi tej piosenki, bo zwiedzający nie będą brali jeńców. W cyklu warzywa, które osiągnęły więcej niż w tym tygodniu, roszpunka... Kurwa, jaka? Warzywna. W cyklu warzywa, które osiągnęły więcej niż w tym tygodniu, roszpunka warzywna i Samuel Pereira. Roszpunka warzywna. Łacińska nazwa Valerianella locusta. Gatunek rośliny należący do rodziny kozłkowatych. Jej ojczyzną jest Europa, Azja Mniejsza i Afryka Północna. W Polsce jest rośliną uprawną, ale zdziczałe formy występują również na siedliskach naturalnych. Roszponka posiada identyczne wykształcenie dziennikarskie jak Samuel Pereira, ale zamiast uparcie udawać, że jest dziennikarzem, woli pozostać na talerzach jako świetne źródło żelaza oraz witaminy A i C, szczególnie zimą. Ma neutralny, lekko orzechowy smak i w przeciwieństwie do Samuela wie, jak Joe Biden ma na imię, mimo że nie została wysłana przez TVP Info jako korespondentka. Głównym plusem roszponki jest to, że w przypadku łagodnej zimy zbiór można przeprowadzić także o tej porze roku. Innym jej plusem jest to, że w przeciwieństwie do Samuela Pereiry nie ma w sądzie spraw o oczernianie i podawanie fałszywych informacji o innych warzywach oraz zawiera olejki eteryczne. To wszystko sprawia, że roszponka w przeciwieństwie do niektórych zapisze się pozytywnie na kartach historii. To wszystko w tym odcinku. Jeżeli macie ochotę na więcej, oczywiście subskrybujcie. Dzięki, że oglądaliście do końca. Jeżeli macie coś fajnego, wysyłajcie do mnie na Karol Mądzelewski albo na Facebooku, albo na YouTubie. Kolejny odcinek oczywiście w piątek o 18:00. I jeżeli macie chwilkę, to wpiszcie w komentarzach jakieś warzywa, bo mi się po prostu kończą. To wszystko. Dobrego weekendu. Cześć.